Teraz będzie piosenka z wykorzystaniem takiego słowa bleh. Umiecie tak? Umiecie tak zrobić? Bleh. O, no pierwszy rząd się aktywny zrobił. Dobrze. Będzie nam to potrzebne do piosenki, która mówi tak, to tak, nie, znaczy nie. Dobro jest dobre, a zło jest... I tutaj to się przydaje, bo jak ja na przykład mówię posprzątaj urbanek w pokoju i on robi bleh, to nie jest fajne. Tak, ty lubisz. Przypomnę ci. No na pewno. No dobra, nie gadajmy teraz. Słuchajcie, w tym wypadku to bleh jest uzasadnione i bardzo dobrze je użyć, że dobro jest dobre, a zło jest... No nie róbcie do mikrofonu. Dobro jest dobre, a zło jest... Bleh! No, cudowne bleh. Uwaga! Trzymaj, nie mogę odkryć.